Cześć widzowie, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dla was odcinek Stepania do graczy. Jak wiecie, dzisiaj jest Wigilia, więc życzę wszystkim jak najlepszych prezentów pod choinką. Ja dzisiaj również się zabawię w Gwiazdora, moi drodzy. Macie szansę wygrać w tym odcinku taką myszkę, która wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem oraz napisać w komentarzu swój adres e-mail, tak żebym mógł się z wami skontaktować. Musicie również oglądać do końca, bo w trakcie odcinka będą wam się pojawiały kody, które będziecie musieli napisać w komentarzu, takie no kodziki po prostu, żeby wygrać. A no i moi drodzy, kto napisze kod, ten będzie miał po prostu szansę na wygranie odcinka. Tych kodów jest kilka, także no, oglądajcie. No i tyle, życzę wszystkim wesołych świąt, no i pozdro. Pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis, macie 10% zniżki, także zapraszam do oglądania. Na razie i ją tutaj pozdrawiamy razem z graczem Bambiko. Elo! Moi drodzy, tepam do pierwszej osoby, zobaczymy, gdzie ta osoba mnie tepnie. LOL? Czy ja tepnę właśnie do najgłupszej osoby na świecie? Co to widzowie było? Dobra, nie wiem. Dobra, tepamy zaraz do drugiej osoby. Nie wiem co to widzowie było, ale szybko poszło. Dobra, moi drodzy, tepam do drugiej osoby. Jest to typek o niku Raxo. Zobaczymy, gdzie mnie chłop tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą jakieś nogi. Jest to jego żółwik. Tepną mnie w swój kuboid. Mam nadzieję, że jest on tylko tutaj sam online. Nie ma nikogo innego z gildii. Jest drugi ziomek z jego gildii, co mi się za bardzo nie podoba. Tylko... A, miałem nadzieję, że ten typek jest bez koksa. No ale dobra, zapowiada się widzowie, że będzie dedzik. Niestety, na to wygląda. No bo dwóch na jednego będzie ciężko, widzowie, jak to mówią. Dwóch na jednego, bandę łysego. Ale dobra, zjedźmy sobie koksa. No i spróbujmy ich jakoś tutaj sklepać. Muszę tego sfokusować, bo temu zaraz powinien paść, moi drodzy, koks. W sumie już mu powinien paść ten koks, ale pada mi bania. Dobra, chłop jest bez koksa raczej już. No kurde, kiedy mu ten koks spadnie? No, co jest? Dobra, nie wiem, zmieniam seta. Ale kiedy temu typowi koks spadnie? Co jest? Teraz mu padł dopiero koks? No i nie polizał niestety. Cholera jasna. Dobra, fokusujemy Raxo, bo teraz powinien koks spaść Raxowi. Według moich obliczeń matematyczno... Nie wierzę, widzowie. Chłopowi padła bania w tym samym momencie, co zacząłeś koksa. Przez co ja teraz zginę? Nie, nie ginę, ale dobra. Ja pierdzielę, to się widzę po prostu nazywa niefart. Inaczej tego nie można nazwać. Gościu uciec, żeby poszedł uciek, żeby się dobrać, coś w tym stylu. Dobra, szybko zmieniam seta. Zapowiada się widzowie z tej, że będzie dedzik. Szkoda, że tego Raxo się nie udało zabić, no bo gościowi w tym samym momencie co jadłem pada bania. Dobra, teraz ten uciekł typek do góry. Nie wiem co on robi, dlaczego uciekł, ale no dosyć dziwnie. Teraz ten ucieka, dobra, muszę tego dojechać, tego Raxo muszę dojechać. Chłop nie ma pereł, dobra, udało się go killnąć. No i pytanie, czy przyjdzie tamten ziomek na dół. Jest widzowie kill elegancki, także zajebiście, no gdybym uciekł to też by było spoko. Ale wydaje mi się, że raczej tutaj niestety nie ucieknę, ponieważ zaraz ten Raxo przyjdzie, dobierze się i przyjdzie mnie po prostu pokonać. A tamten się za chwilę dobierze, no. Tamten się widzowie za chwilę dobierze po prostu. No na to wygląda, że się chłop po prostu dobierze i no już do mnie schodzi. Ten Raxo mnie podkopał, żeby mnie hitnąć, ten je koksa, no i są po prostu cwelami. No i tyle, są widzowie tak ile cwelami, macie kordy, jakby ktoś chciał, szukał gildy jakiejś noobskiej do klepy. Muszę jedynie liczyć na to, że chłopowi padnie widzowie hełm albo coś takiego. Chociaż nie wydaje mi się, żeby mu padł hełm. Raczej. Może w jakimś cudem. No jeszcze wpadłem widzowie w ten. Jak to się nazywa? W labor. W drabinkę. Kurde no chłopie. Paruwo no. No najgorzej. Dobra, mi padła bania widzowie. Polizałem chyba refila jeszcze. O, chociaż nie polizałem widzowie, teraz polizałem. No dobra, mówi się trudno, gildia po prostu noobska. Jednego udało się wyjaśnić, dwóch na jednego było. Także spoko, tepamy zaraz do kolejnej osoby, bodajże trzeciej. A raczej na pewno do trzeciej. Dobro moi drodzy, gdzieś tu widziałem, że typek napisał na czacie, do kto klepa TPA Angomula. Tepy Angomula, widzowie, spróbuję do ziomka tepnąć, zobaczymy gdzie on mnie tepnie. Obstawiam, że będzie to widzowie Skybase. No i czekajcie, weźmy sobie... O kurde, panie! Serio? O kurde, ale kidziory widzowie, ale kidziory, zobaczcie to! Ja pierdzielę, ale zabawnie, patrz, jeszcze wpadłem w jakieś nogi. Ja pierdzielę. Masakra widzowie, zabawnie, zabawnie wam powiem. Śmieszna, śmieszna gildia. Co, wypuszcza mnie? Czy co? Nie wiem, hitają mnie, niby mnie wypuszczają, czy o co chodzi? Aha! no dobra, chyba chodzi o to, że mnie tutaj po prostu wypuszcza, mam sobie iść, tak? Czy co, o co chodzi? Jeśli tak, to spoko.
Ale no i tak trochę słabe zachowanie, że tak robicie, kurde. Tutaj ziomek bez gildii. Ziomek bez gildii po prostu. Że tak powiem, no, bo tu nie ma gildii, a tu gdzieś jest gildia już. No właśnie, ziomek bez gildii, tepa na wasz kuboid. No dobra, ja sobie wyjdę, pójdę sobie gdzieś tutaj po prostu i tyle. A on sobie jeszcze screena chce ze mną zrobić. No dobra, to tepamy zaraz do kolejnej osoby po prostu. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej osoby, której tepałem już jakiś czas temu, ale mnie nie zaakceptowała. Teraz mnie zaakceptowała ta sama osoba i gdzie ja jestem, widzowie, jestem gdzieś w skrzynkach. I tepnąłem, widzowie, do najgłupszej osoby chyba na świecie. Ja pierdzielę, no. Co za po prostu mało inteligentna osoba, widzowie, tepnęła mnie tutaj, na dół, do swoich skrzynek. I nie wiem, i po prostu, co jest, dlaczego ten typ rzucił perły do góry, teraz do mnie przyszedł. Nie wiem, czy on się dobrał, czy co? Nie mam pojęcia, widzowie, co ten chłop zrobił. Nie wiem, nie mam pojęcia. Je koksa, chuziomeczek. Ma nade mną przewagę 5 sekund koksa, ale... Kurczę, bele, nie wiem, co ja mam robić, tego typa klepać, czy on tu ma coś w skrzynkach? Miał tu koksy do dobrania się, no dobra, no to unlucky niestety, bo gość miał koksy do dobrania się, więc to jest słabo, widzowie, wiecie co, rzucę sopery do góry, wiem, że mógłbym, a, jeszcze nie mam strzały, no to w ogóle, słabo, widzowie, bo nie mam strzały, zjadł koksa, gościu, że tak powiem, no niestety ludzie są celami i tyle, a nie, on z refila jednak zjadł, kurczę, bele. Nie mam, widzowie, tego. Nie mam knoka ani... No i dobra, zobaczcie to. Macie kordy, jakby ktoś chciał przebić, widzowie, sobie zatrzymajcie i zobaczcie kordy. No nie, no co za kurde klaun walony, no! Ty gównie cholerny! Ja pierdzielę, co za po prostu, widzowie... Taboret, no! Kurde, no! Parówo, ty, balona! A, dwa serca mu zostały, nie wierzę. Kurde, bele! Cię kręca. No nie! Ja pierdziele. Masakra po prostu, widzę. Masakra. Jeszcze Gigi mi napisał. A, weź co, chłopie, weź palbuta. Gigi to sobie możesz w jeździe wsadzić. A, no dobra. No mówi się trudno. Dobra, moi drodzy, patrzcie, szukam jakiejś osoby, która pisze na czacie, kto tepa. Tutaj napisał trzy osoby z rzędu. Tepniemy, że tego kubiarka. Tepniemy, widzimy, że tego kubiarka. Zaczynam, że gdzieś nas zaakceptuje. Pewnie w nogi następnie. Takie osoby zazwyczaj tepają w nogi. No ale dobra, zjedzmy sobie koksa, dobierzmy się, weźmy sobie antynogi i zobaczymy, gdzie nas po prostu tepnie. Widzowie. S! Udało się! Dobra! Essa, chłopie! Palbuta, no i co, Steveczku? No i Essa. No i chłopie, łoterek na easy zrobiony. Nie rzucałem perełki, mówię, dobra, robię łoterka dla widzów. Dla widzów, widzowie, łoterek zrobiony. No ale nie mam jak się do tego gościa tam dostać, kurczę. Bo skurczybyk tam, widzowie, siedzi. Ja nie wiem, czy on perły tu rzuci, czy nie rzuci perły. W sumie dosyć ciekawe, wyrzucę sobie to wiaderko. Nie, on chyba perły nie rzuci, bo jest totalnym po prostu Steve'em. No i tyle. Dobra, widzowie. Idziemy po prostu do następnej osoby tepać. Ale wrzucę wam tego łoterka, no bo w sumie czemu by nie. Koks. Dobra, moi drodzy, znalazłem kolejnego typa z gildii 1, znaczy z gildii KMJ Lonowidzicia, ma taki nick. Wpiszemy sobie typa do tego ziomeczka, bo ma dziwny nick, nie wiem jak go w ogóle przeczytać. No i wpiszmy sobie typa, zobaczymy, czy nas ziomeczek zaakceptuje. Mam nadzieję, że nas zaakceptuje. Kurde, nie mam wiaderka wody. Dobra, już mam wiaderko wody, sobie kupiłem na szybkości. Ale czy nas zaakceptuje ten ziomeczek? No chyba nas nie chce, nie chce. Niestety nie chce nas zaakceptować, więc trochę słabo. A tepa i moje marzenie, mogę SS-a i klepa. No nie, do takich osób to nie tepa, SS i klepa. A chyba, że ktoś inny. Kto klepa, eziaki, to tepajcie. No i patrzcie, ziomek pisze, kto klepa, eziaki, to tepajcie, a mnie nie tepa. No kurde, ja jestem eziakiem, widzowie. O, tepa mnie ziomeczek, tepa mnie, widzowie, elegancko. Dobra, cyk, i gdzie jestem? O Jezus, Jezus, dobra, mam. Co? Ja pierdziele, nie wierzę w to, widzowie. Tu się nie dało zrobić waterskilla, on miał w ogóle jakieś podwójne to na antynogi. Tym niemiłym akcentem, widzowie, kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Wesołych świąt, na razie i yo!